Wieczorem Adam Walecki, dzwonię odnośnie pracy. No i chcę powiedzieć, że pan poszukiwał dla siebie taką zdalną, dorobczą pracę. Czy jest ten temat jeszcze aktualny? No tak, aktualny, jak najbardziej. Aha, dobrze. No to już informuję, na czym właśnie polega ta praca. To jest taka praca powiązana z przelewami. Pan by tutaj mi pomagał księgować środki. Ponieważ ja odzwaniam do pana z biura inwestycyjnego, tak, w projekcie XTB. My tutaj zajmujemy się tym, że księgujemy środki na konta inwestorów. Pana praca będzie polegać na tym, aby informować mi o tym, kiedy będą wpływać jakieś przelewy. Tak? Czyli potrzebuję taką osobę, która by była dostępna w ciągu dnia, która miałaby dostęp do internetu i do komórki. Niech pan mi teraz zorientuje, czy będzie u pana taka możliwość być przy komórce, tak? Czy będzie możliwość odebrać telefon na jakąś minutkę lub dwie? No będzie, będzie, proszę pana. Tak do... A. No tak dokładnie. Dobrze. Dobrze, ja już tłumaczę, jak to wygląda. No najlepiej to wytłumaczyć, jak to wygląda na praktyce. Przykładowo, ja z panem się kontaktuję, odzwaniam, lubi się panem na WhatsAppa, aby pan sprawdził bankowość, tak? Czy przyszedł jakiś przelew na konto. Ze swojej strony pan logujesz się na bankowość, sprawdza, czy coś wpłynęło. Jeżeli jest jakiś przelew, to w pierwszej kolejności pan wysyła do mnie potwierdzenie przelewu. Tak? Za takie usługi pan będzie pobierać swoją prowizję z każdego przelewu. Przykładowo my z panem teraz rozmawiamy o takich niedużych kwotach z początku. To będą takie inwestycje do 1000 zł i z każdego 1000 przykładowo pan będzie pobierać swoje 50 zł. Ludzi, co współpracują ze mną w taki sposób, im udaje się zarabiać od 200 do 500 zł dziennie. Oczywiście, że pana zarobek zależy od tego, ile tych transakcji my przeprowadzimy. Czyli w taki sposób będziemy współpracować. Niech pan mi zorientuje, czy jest dana oferta dla pana atrakcyjna? Czy chciałby pan spróbować, jak to wygląda? Wie pan co? Słucham. No tak mi coś mi nie pasuje. Czy loguje się na bankowość, to czyli co? To jakby te przelewy miały do mnie przychodzić, czy o co chodzi? Na prywatne konto, czy jak? No trochę nie rozumiem. No, powiem panu tak, najlepiej byłoby, żeby pan sobie założył takie osobne konto, na którym nie będą leżeć pana środki. Oczywiście, że do tego konta nikt nie będzie posiadać żadnego dostępu oprócz pana. Przykładowo. Powiem panu tak, że są lepsze banki, tak, które nadają się do takiej współpracy lepiej, ponieważ różne banki mają różne tak, ograniczenia, limity. Tak? I przykładowo na jeden bank możemy robić 3-4 przelewy, aby nie przekroczyć limitu. I przykładowo, jeżeli pan posiada konto w jakimś jednym banku, no to możemy zrobić na te konto 3-4 przelewy. Jeżeli pan posiada jakieś dwa banki, no to możemy robić 7-8 przelewów i z każdego przelewu pan będzie pobierać mniej więcej po 50 zł, tak? Mhm. Czyli tak. Wszystko jest zrozumiałe. Dla pana być może pana jest jakieś pytanie. No tak, tak. Przecież pana zrozumiałe jest mniej więcej, tylko mówi pan co? A co? Tak. A na jakich to zasadach by się tam odbywało? Jakieś umowa czy coś? W ogóle co na to urząd skarbowy, proszę pana? Oczywiście. No. Już tłumaczę, jak to będzie wyglądać. Z początku chciałbym spróbować zrobić jeden przelew, taki próbny, na pana konto, zobaczyć, jak pan sobie z tym radzi, i żeby pan sobie ze swojej strony zobaczył, czy odpowiada to panu, tak, czy wszystko panu tak pasuje, tak? Zrobimy taki jeden przelew, jeżeli wszystko będzie ok, no to wtedy porozmawiamy o tym, aby pan sobie założył jakieś oddzielne, tak, osobne konto. I wtedy będziemy współpracować. Oczywiście z początku będziemy pracować na takich małych kwotach do 1000 zł. Jeżeli wszystko będzie ok, no to będziemy pracować na innej działce, gdzie kwoty są większe i wtedy podpiszemy sobie umowę. Tak, czyli z początku jakiś jeden miesiąc, jeżeli panu wszystko będzie odpowiadać, tak współpracujemy, jeżeli wszystko będzie ok, no to podpiszemy umowę i będziemy współpracować na takich większych kwotach. No i oczywiście tam będą zarobki oczywiście się większe. Mm-hmm. Tak, czyli z początku my robimy sobie jeden przelew, taki próbny, aby pan sobie zobaczył.
aby pan sobie zobaczył, jak to wygląda, i abym ja zobaczył, czy tak, czy pan jak pan sobie z tym radzi. W taki sposób to będzie wyglądać. Mhm. Dobrze. Teraz niech pan mi zorientuje, czy posiada pan konto w polskim banku. Tak? Jeżeli tak, to w jakim? Czyli potrzebuje tylko nazwę banku. No tak, posiadam, ale wie pan co? Tak. No dobra, no powiem wprost. No pan jest kurwa niepoważny. Pan mi proponuje być słupem po prostu. W różnych przekrętach. Proszę pana, to są dobrowolne wysłane środki. Ja tak, pomaganie w byciu księgowym, kurwa, i przyjmowanie przelewów na swoje prywatne konto, nie wiadomo skąd, nie wiadomo od kogo, w jakim celu i w ogóle i pobieranie sobie prowizji. Proszę pana, to jest bycie słupem tak zwanym. Pan mi proponuje, kurwa, oszustwo w tej chwili. Udział w oszustwie. Czy pan się, kurwa, zastanowił nad tym, co pan mówi? Ja oferuję panu pracę. Przecież powiedziałem, że to są dobrowolne wysłane środki. Tak, jeżeli pana to nie interesuje, dobrowolnie. To mogę tak, dobrowolnie. Wiem, że dobrowolnie. No, dobrowolnie, tak. Dobrze, jeżeli panu to nie odpowiada, no to do widzenia. Nie odpowiada mi przekręt, proszę pana. Nie odpowiada mi wszystko, co jest nielegalne, proszę pana. Dobrze, do widzenia. Życzę panu miłego dnia. Spierdalaj.